Rozmowa Radia Index. Rozmowa Radia Index. Witam w kolejnej wtorkowej i bardzo zaśnieżonej odsłonie indeksowego VIP-roomu. Ja nazywam się Paweł Hekman, a dziś naszym gościem jest pani profesor doktor habilitowana Paulina Komorowska-Birger. Witam panią serdecznie. Witam serdecznie. Udało się dotrzeć po przygodach. Z trudem. Z trudem. Wszyscy mają dzisiaj problemy z dotarciem gdziekolwiek, więc absolutnie się nie gniewamy. Zaprosiłem panią do rozmowy z powodu wydarzenia, które miało miejsce nie tak dawno. Otóż otrzymała pani z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego tytuł profesora w dziedzinie sztuk plastycznych. Po pierwsze, no gratulacje. Dziękuję bardzo. To wielkie wyróżnienie musi być. No jest to wyróżnienie, oczywiście. A spotkała się pani z prezydentem, tak? Jak wyglądała w ogóle cała ceremonia wręczenia? No ceremonia wręczenia jest taką oficjalną rzeczywiście historią bardzo. Było ponad 50 profesorów z rodzinami, także osób dość dużo. Ustawieni zostaliśmy w takich szeregach. Musztra taka. Taka, tak, rodzaj musztry. I pani z tyłu tam pomagała nam przechodzić do przodu, żebyśmy mogli podejść do prezydenta i odebrać swoją nominację. No jakie uczucia towarzyszyły, bo to wszyscy chcą wiedzieć, każdy by chciał dostać jakieś wyróżnienie od prezydenta, a pani miała okazję. Czy pytanie, czy ja chciałam dostać? No, to jest pierwsze pytanie. No, otrzymałam, oczywiście cieszę się z tego powodu. Jakie wrażenia? Przyznam się, że bardzo byłam zaskoczona tym, że prezydent ma taki jest miły w obejściu, to można powiedzieć, czy jest bardzo miłą i ciepłą osobą. To przy tych 5 sekundach gratulacji odczułam. No to musiał naprawdę dobre wrażenie wywrzeć po 5 sekundach. Zaskoczona jestem, ale tak. To dobrze wiedzieć. Będę miał na uwadze, jeżeli kiedykolwiek uda mi się poznać pana prezydenta. A po takim wyróżnieniu przychodzi do głowy jakaś myśl, co dalej, jeżeli chodzi o pracę naukową? To mobilizuje do dalszej pracy, czy jest zastanawiające? Nominację otrzymałam tak naprawdę w grudniu. Mhm. Także od tego czasu minęły już 3 miesiące. I jeżeli chodzi o natłok obowiązków, to on się niestety nie zmienił. Czyli tutaj jeszcze dochodzą następne, tak? Także to, no tutaj, jeżeli chodzi o pracę, to się niewiele zmienia, tak? Także owszem, jest miło, bo wszyscy się cieszą i ja się też cieszę razem z wszystkimi, że się cieszą. I z tego powodu no jest dobrze. Natomiast praca jest cały czas taka sama, czyli jest jej dużo. No tak, a pani jest związana z Uniwersytetem Zielonogórskim już czas jakiś. No, od początku istnienia Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej, obecnie Instytutu Sztuk Wizualnych. No właśnie, a skończyła pani ASP we Wrocławiu. I tutaj... No i to była wtedy Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, obecnie jest ASP. No właśnie, a jak trafiła pani do Zielonej Góry z Wrocławia? Ja jestem zielonogórzanką, urodziłam się w tym mieście. Dostałam się na studia, ukończyłam studia, wyszłam za mąż, za osobę mieszkającą we Wrocławiu i urodzoną we Wrocławiu, czyli prawdziwego wrocławianina, który pracował też na uczelni, ale on, to znaczy kończyliśmy studia, ale mój mąż kończył weterynarię, czyli i pracował później przez 10 lat na Akademii Rolniczej, a obecnie Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Jak to się wszystko zmienia. Nazwy się zmieniają. No i przez 5 lat dojeżdżaliśmy tutaj do siebie, bo ja, to znaczy ja mieszkałam 2 lata, czyli łącznie już chyba 8 we Wrocławiu, tak? Zanim wróciłam do Zielonej Góry, mogę tak powiedzieć, tak? Czyli rodziców dalej mam tutaj, serdecznie ich pozdrawiam. Pozdrawiamy również. Cieszę się, że są i dzięki ich jakby trosce i opiece myślę, że moje życie się w taki sposób ułożyło. No właśnie, naukowy tak zwany. A kiedy pojawił się pomysł, czy jakaś myśl, żeby oddać się pracy właśnie naukowej? Bo to jest... Kiedy zapytałem na przykład rektora naszej uczelni, profesora Kuczyńskiego, to on mi odpowiedział, że chciał w ten sposób uniknąć służby wojskowej. Jestem ciekaw, czy tutaj też się kryje jakaś anegdota nie, za to tym. To znaczy... Ja nie to faktycznie można by określić to. Ja nie chciałam być żadnym naukowcem absolutnie, a na pewno też nie chciałam uczyć na uczelni. Jak kończyłam Akademię Sztuk Pięknych, to absolutnie nie chciałam zostać na akademii, bo wydawało mi się, że to taki, no już
w tym momencie mogę to określić strukturą, tak, taką zastałą, i wszyscy tacy wydawali mi się znudzeni, jakoś za mało energii w to wszystko wkładali, w to nauczanie. Nie bardzo wiedziałam, po co oni tam są na tej akademii, i stwierdziłam, że to bez sensu, że tak naprawdę nauczanie polega na tym, że studenci uczą się sami od siebie. Dalej tak uważam, nawet będąc obecnie wykładowcą. Ale przypadkiem się dowiedziałam o tym, że tutaj w Zielonej Górze powstaje coś nowego. I kolega, z którym pracowałam tutaj, ale niestety odszedł do Krakowa obecnie, a w tamtym czasie, kiedy skończyłam studia, to on studiował najpierw ze mną we Wrocławiu, później się przeniósł do Krakowa. I drugi kolega, który u mnie nocował, czy u nas już wtedy, u mojego męża i u mnie nocował, bo jeździł do Belgii na stypendium, nocował i u Jacka, i u nas, przyjechał z taką wiadomością. Wiesz, słuchaj, Jacek powiedział, że w Zielonej Górze tworzy się coś nowego. Ja mówię, kurczę, coś nowego, czyli coś inaczej niż akademia. Nie będzie to takie coś starego i to nowego. No to, a może byś pojechała i zobaczyła, co tam jest. Ja mówię, no dobra, no to pojadę, bo właściwie czemu nie, nie? I tak pojechałam. I tutaj wygrałam jakiś konkurs na asystenta, no i zostałam asystentem, nie wiedząc do końca, z czym to będzie się wiązało. Ale cieszę się z tego powodu, że tutaj zostałam, ponieważ w twórczości też tej, którą uprawiam, pewnie by się nic nie wydarzyło takiego, co się wydarzyło tutaj w Zielonej Górze. Czyli ja zostałam oderwana niejako od środowiska wrocławskiego, gdzie już wszyscy wiedzieli, jak ta sztuka ma wyglądać. I zostałam przeniesiona, sama się przeniosłam do środowiska zupełnie nowego, świeżego, nacechowanego może bardziej, ale to nie tylko, bo tutaj no, naprawdę dużo ciekawych osób w tamtym momencie się pojawiło, żyjących sztuką współczesną. I ja jakby no, tutaj znalazłam swoją własną drogę. A pamięta pani swoje pierwsze zajęcia ze studentami? A ja nawet studentów pamiętam, jeszcze się przyjaźnię z niektórymi. Tak. To jak to wyglądało w takim układzie? Uczyłam malarstwa i no, różnica wieku była niewielka, tak? Także taka jakieś 5 lat chyba między moimi studentami a mną, więc to była bardzo towarzyska sytuacja taka. To znaczy ja przekazywałam im swoją wiedzę i doświadczenie, które miałam niewielkie w tamtym czasie w sumie, ale to było, ale jakoś miałam dobry kontakt ze studentami i pamiętam od pierwszego do ostatniego obrazu niektórych studentów, także to jest zaskakujące. Bardzo zaskakujące. To podziwiam pamięć przede wszystkim. A studenci potrafią być albo są może inspirujący, jeżeli chodzi o pani twórczość? Inspirujący studenci. Wie pan co, no to trochę inaczej chyba. Ja pewne rzeczy oddzielam od siebie, ale na pewno to znaczy rozmowa ze studentami jest bardzo taka no, pouczająca w dużej mierze, tak? Także ja uczę się od studentów, ale nie wykorzystuję tego w swojej twórczości. Moja twórczość trochę inaczej wygląda. No właśnie, a co daje pani praca ze studentami? Co daje mi praca ze studentami? Tak, tak. No, praca ze studentami, no, poczucie jakby takiej świeżości, to jest istotne, tak? Także i energia. No, studenci, to młodość, zaciekawienie, przychodzą, zainteresowani są, fajnie. No właśnie, ja nigdy jakby nie wykazywałem żadnych skłonności artystycznych i zawsze zastanawiałem się, jak wyglądają takie przeciętne zajęcia właśnie na Wydziale Artystycznym. Bo nie ma przeciętnych zajęć na Wydziale Artystycznym. No właśnie. Zajęcia są indywidualne, tak? Także studenci przychodzą, rozmawiają, pokazują swoje prace. Oczywiście stawiamy im zadania, ale te zadania są dostosowane do ich jakby indywidualnych predyspozycji, tak? Czyli są podstawy oczywiście, tam można na początku martwą naturę studiować, czyli pokazywać, gdzie jest światło, gdzie cienia, czy rysunku, czy technik takich szklarskich podstawowych. To jest podstawa, tak? Natomiast każdy student już przychodzący na te studia, no to jest osoba praktycznie dojrzała, tak? Także i dojrzewająca, więc po prostu trzeba rozmawiać i o tym, co czytają, nie wiem, czym się interesują, co na Facebooku chociażby. No. Także to... I w tym momencie wskazuje się drogę, tak? Czyli to, co ja uważam, że jest istotne, tak? Na co mogliby zwrócić uwagę. Natomiast nie są to rzeczy, które się narzuca, tak? Że to tak musi być, bo nie.
A czy w przypadku na przykład przychodzi taki student czy studentka i nie ma za bardzo jakby talentu, ale chciałby strasznie studiować na Wydziale Artystycznym? To jest coś, czego znaczy, można się nauczyć? Nasi studenci zdają egzamin. Także wszyscy, którzy się znajdują muszą na jednak uczelni, już coś umieć. Jednak nie tyle umieć, co faktycznie ten talent w jakiś sposób przejawiać. Tak? Także no ja się z nieutalentowanymi osobami zupełnie nie spotkałam. Tak? Także... ale no, swego czasu twierdziłam, że rysunku faktycznie można nauczyć, czyli tylko, że no, nauczyć rysunku to nie wszystko, tak? Czyli w sztuce... No uczucia są chyba najważniejsze. Nie polega tylko i wyłącznie na technice wszystko, tak? Mhm. No właśnie, rzeźba, malarstwo, instalacje, tak sobie tutaj wynotowałem kilka takich rzeczy. Jeżeli chodzi o pani twórczość, nie zamyka się pani w jednej dziedzinie. No nie. Jest coś, czego jeszcze pani nie spróbowała, a chciałaby stworzyć? Znaczy, nie, z twórczością też nie jest, tak, nie jest to tak prosto, bo ja nie wiem, czy ja chciałam cokolwiek stworzyć, tak? To jest pytanie. No, to tak samo wychodziło? To jest trudne, bo ja wiedziałam, czego ja nie chcę, tak? Tak samo moja córka już w tej chwili wie, czego nie chce, natomiast może nie do końca wie, czego chce. I ja w bardzo podobny sposób postępowałam. Wiedziałam, czego nie chcę, co mi nie pasuje, co mi nie odpowiada. No, jak malowałam to i sprzedawałam nawet na samym początku jakieś swoje prace malarskie, otrzymałam taką propozycję, że mam namalować zielony, czy nie wiem, już pamiętam, czerwony obraz. Ja sobie pomyślałam, Boże, no to, no ale dlaczego? Ja wcale nie chcę malować czerwonego obrazu, bo komuś będzie pasować to do pokoju, tak? Także w tym momencie już jakby samo się pojawiało to, że nie bardzo wiedziałam, czego chcę, ale wiedziałam, czego, że absolutnie na pewno nie chcę sprzedawać, czyli nie chcę robić takich rzeczy, które będą się komuś podobały, tak? Czy ja na tym zarobię, nie wiadomo, jakie pieniądze. Czy komuś namaluję dlatego, żeby sprawdzić przyjemność, to ja mogę zrobić jakąś pracę w tej chwili, która jest zgodna z moimi wewnętrznymi jakby potrzebami. Jeżeli się to komuś podoba, to bardzo dobrze. I to jest chyba najlepsza droga, jaką mogłam sobie wybrać, tak? Przy swojej takiej niepokornej naturze. Mam nadzieję, że wszyscy słuchaliście uważnie, bo to ważne słowa w tym momencie padły. To jeszcze, bo już tutaj czas nas lekko pogania. Mam jeszcze jedno pytanie. Jakie teraz ma pani plany na najbliższą przyszłość, jeżeli chodzi o swoją twórczość? Czy to też nie jest, bo to ja cały czas mam problem, czy to jest coś takiego jak planowanie u artysty? No właśnie jest to trudne, tak? Także ja faktycznie czasami jestem związana z jakimiś... powiedzmy, terminami związanymi z wystawami, ale to jest rzadkie, tak? Także też jakby wybieram takie wystawy i zawsze wybieram, które mnie interesują. Pierwszą, którą zrobiłam wystawę, to zrobiłam w swoim domu takim, który budowałam dawno temu na budowie, tak? Chodziłam po drabinie i sobie coś tam robiłam i w pewnym momencie, jak się okazało, że kurczę, chyba zrobiłam coś fajnego, to zaprosiłam ludzi, którzy by to mogli zobaczyć, tak? I na tej zasadzie jakby pracuję, tak? Że czasami się wiążę terminowo z wystawami i wtedy muszę, ale ja już no, po prostu wiem, co chcę zrobić, także w tej chwili nie mam problemów z tym, tylko raczej problem z czasem. Rozumiem. To ja w takim razie tego czasu już nie będę więcej zabierał, tak nam się ładnie tutaj to złożyło. Dziękuję bardzo pani za wizytę. Dziękuję. I że się pani udało dotrzeć w te warunki fantastyczne. Moim i waszym gościem w Indeksowym Wiprumie była pani profesor doktor habilitowana Paulina Komorowska-Birger i szerokiej drogi życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję również i do usłyszenia. Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9:30.